Oto ja, Bożena, najlepsza przyjaciółka Tamary, prawda, że zachwycam? Nie wyglądam, ale mam ponad 100 lat. Pamiętam, jak to wyglądało kiedyś. Francję odkrywającą kubizm, przepych Petersburga i ryby na meksykańskich targowiskach. I wśród tych egzotyczności my, Tamara i ja. Byłam prezentem ślubnym dla Tamary, która stała się Łempicką, wychodząc za prawnika Tadeusza Łempickiego. Po wybuchu rewolucji październikowej Tamara, ja, Tadeusz i ich córka osiedliśmy w Paryżu, mieście sztuki i wielkich nadziei. Okazało się, że Tadeusz nie pali się do pracy. Tamara zakasała rękawy i rozpoczęła swoją wielką karierę od portretów panienek z dobrych domów. Wkrótce jednak zlecenia stały się dużo bardziej prestiżowe. Stała się bardzo popularna wśród elit i prowadziła dość artystyczny tryb życia. Kiedy w Europie rozpoczęła się II wojna światowa, wyruszyliśmy w podróż przez Nowy Jork, Hollywood, Meksyk, aż po wieczność.